Cześć! Dzisiaj mam dla Was przewodnik, gdzie ćwiczyć w Rzeszowie pod chmurką. Znalazłem 11 takich miejsc w różnych rejonach miasta, więc jeśli nie wiesz, gdzie poćwiczyć w Rzeszowie z własną masą ciała, zapraszam Cię do obejrzenia tego przewodnika. Jako punkty orientacyjne wybrałem największe oraz najpopularniejsze w Rzeszowie obiekty sportowe, handlowe i inne. Numer 11. Jest to poligon wojskowy, na którym jest dużo różnego rodzaju drabinek, tor przeszkód oraz poręcze do dipów. Nie ma tutaj typowego drążka do podciągania, ale ilość różnego rodzaju drabinek i rurek to rekompensuje. Poligon znajduje się przy ulicy Stanisława Wyspańskiego, w pobliżu hipermarketu B1. Tutaj na mapie możesz zobaczyć, jak dojechać do poligonu. Numer 10. W tym miejscu kilka lat temu ekipa Street Workout Rzeszów razem z chłopakami z Dębicy rozpoczęła swoje pierwsze treningi. Jest to idealne miejsce dla miłośników ćwiczeń z własną masą ciała. Znajdziesz tutaj m.in. drążek, drabinki, niestandardowe poręcze do dipów oraz wiele innych przyrządów typowych dla siłowni zewnętrznych. Na mapie zobaczysz, w jaki sposób tutaj dojechać. To miejsce znajdziesz przy ulicy Witkacego 10, w tak zwanym Parku Zdrowia między Stadionem Resowi a hipermarketem B1. Numer 9. Będąc z rodziną na zakupach w pobliżu MediaMarkt, Tesco lub Castoramy, pamiętaj, że w tym rejonie powstało całkiem przyjemne miejsce do ćwiczeń. Niestety brakuje tutaj typowego drążka do podciągania, ale łatwo go zastąpić, jeśli ktoś chce wykonywać jedynie ćwiczenia bazowe, w tym podciągnięcia. Ta miejscówka znajduje się przy ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki 18. Zauważ na mapie, że ten plac do ćwiczeń znajduje się tuż obok MediaMarkt. Numer 8. Jeśli jesteś studentem Uniwersytetu Rzeszowskiego i mieszkasz w akademiku, powinieneś świetnie znać to miejsce. Kolejnym znakiem rozpoznawczym tego miejsca jest klub pod palmą, który znajduje się naprzeciwko drążków. Co roku organizowane są tutaj kulturalia Uniwersytetu Rzeszowskiego, więc jeśli w czasie imprezy chciałbyś spompować bica, drążek do ćwiczeń masz pod ręką. To miejsce znajdziesz przy ulicy Cichej. Na mapie zobaczysz dokładnie, jak tutaj dojechać. Numer 7. Przenosimy się teraz na terytorium Politechniki Rzeszowskiej. Znajdziesz tutaj dwa drążki, poręcze do dipów oraz inne przyrządy do ćwiczeń. Miękkie podłoże świetnie amortyzuje każdy upadek. Właśnie w tym miejscu organizowane są rzeszowskie juwenalia. W pobliżu znajduje się również rzucający się w oczy budynek Politechniki, tak zwany wieloryb. Jeśli po treningu nie masz co robić, to za rogiem masz również kino Helios. Plac do ćwiczeń znajduje się przy Alei Powstańców Warszawy 6. Na mapie możesz zobaczyć, jak tutaj dojechać od kina Helios. Numer 6. Jeśli wychodzisz z dziewczyną do Millennium Hall na zakupy i nudzi Cię chodzenie po sklepach, na szczęście blisko Millennium Hall są drążki do ćwiczeń. Ty zrobisz szybki trening, a Twoja dziewczyna w tym czasie odwiedzi wszystkie sklepy i każdy będzie zadowolony. Drążki znajdują się przy Alei Tadeusza Rejtana 28. Na mapie dokładnie możesz zobaczyć, jak dojechać do tego miejsca. Numer 5. Jeśli lubisz klimaty tropikalne, to rzeszowska żwirownia będzie dla Ciebie odpowiednim miejscem do ćwiczeń. Woda, piasek, piękne kobiety i kilka rurek do ćwiczeń. Co prawda nie ma tutaj typowego drążka do ćwiczeń, ale klimat tego miejsca to rekompensuje. Żwirownia znajduje się przy ulicy Kwiatkowskiego 63A. Na mapie zobaczysz, jak dojechać na rzeszowską plażę. Numer 4. Pierwsze moje treningi z ekipą Street Workout Rzeszów były właśnie w tym miejscu. Pozdrawiam całą rzeszowską ekipę. Od kiedy mamy nowy, bardziej rozbudowany park do ćwiczeń, kawałek dalej, wszyscy ćwiczą w tamtym miejscu. Przechodząc obok tych drążków, zawsze wykonam jakieś ćwiczenia bazowe. Te drążki znajdziesz przy ulicy Hetmańskiej 45D. Numer 3. W samym centrum Rzeszowa, dokładnie po drugiej stronie Galerii Rzeszów, znajdziesz niebieskie drążki. Dodatkowo są tam poręcze do dipów oraz rury, na które można się wspinać. Niby jest to centrum miasta, a tak mało osób ćwiczy w tym miejscu. Jeśli lubisz poćwiczyć samemu, to jest to świetne miejsce do takich treningów. No może od czasu do czasu mnie tam spotkasz. Niebieskie drążki znajdziesz przy Alei Józefa Piłsudskiego 44. Na mapie zobaczysz, jak tutaj dojechać od Galerii Rzeszów. Numer 2. Tutaj znajdziesz typowy park do ćwiczeń, wiele drążków, wysokie oraz niskie poręcze do dipów, drabinki oraz kółka gimnastyczne.
Jest to jedyne miejsce w Rzeszowie, gdzie możesz poćwiczyć na kółkach gimnastycznych pod chmurką. Dokładnie taki sam park do ćwiczeń znajduje się w Stalowej Woli. Pozdrawiam ekipę ze Stalowej. Ten profesjonalny park do ćwiczeń znajdziesz przy ulicy Kapitana Edwarda Brydaka. Na mapie wyznaczyłem trasę, jak dojechać od Lidla na ulicy Krakowskiej. Numer 1. Jest to najbardziej rozpoznawalny park do ćwiczeń w Rzeszowie, na którym w 2014 roku odbyły się Mistrzostwa Polski Street Workout. Na co dzień trenuje tutaj najwięcej osób, jest świetna atmosfera. Nieważne na jakim poziomie jesteś, zapraszamy na wspólne treningi. To właśnie w tym miejscu nagrałem prawie wszystkie moje poradniki. Jeśli ktoś ich nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Park znajduje się przy ulicy Bulwarowej. Na mapie zobaczysz, jak tutaj dojechać od stadionu Stali Rzeszów. Wszystkie miejsca zaznaczyłem na mapie. Daj znać w komentarzu, czy znalazłeś inne miejsca do ćwiczeń pod chmurką w Rzeszowie. Każde kolejne dodam w opisie pod filmem. Jeśli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, napisz w komentarzu, co o nim sądzisz i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych filmów. Pozdrawiam, siła!